Ring wolny, runda pierwsza. Krzysztof Rzechliński, trzecim człowiekiem w klatce w walce wieczoru Górpiewskiej Kuźni Mistrzów 26. A w narożniku niebieskim doświadczony weteran z szkoleru Górpiowskich Kuźni Mistrzów, dla którego to nie jest pierwszy main event, czyli Szymon Samorajczyk, a naprzeciw niego młody wilk z Wyszkowa, Bartłomiej Rykaczewski, zawodnik, którego przecież tutaj też wszyscy bardzo dobrze znają, który też aspiruje do tego, żeby stać się, że powiem, wiodącym zawodnikiem kolejnej generacji wyszkowskich kickbokserów. No co by nie mówić o Samorajczyku, no tutaj jego walki z Marcinem Majewskim, z Wiktorem Dmochowskim, no stoczył tych walk na kuźni naprawdę dużo, walczki jeszcze w organizacji Statfast, więc no bardzo doświadczony, tak jak tutaj wspomniał nasz Krzysztof Putner, zawodnik, ale gdzieś wciąż nie mogący się przebić do tej już absolutnej ścisłej czołówki polskiego kickboxingu. No i zobaczymy, czy jego doświadczenie będzie wystarczające, żeby poradzić sobie z Bartkiem Rykaczewskim. Dobry teraz high kick Samorajczyka. W odwrotnej pozycji Samorajczyk. No ja jeszcze pamiętam Samorajczyka z pierwszych kuźni, które realizowaliśmy. Wtedy walczył właśnie z wspomnianym Marcinem Majewskim, obecnie walczącym pod banderą Babilonem MMA. Wtedy właśnie po raz pierwszy widzieliśmy Szymka na ringu Górpiowskiej Kuźni. No i w pierwszej klatce jest pierwszą osobą w walce wieczoru. No jak na razie dość równo, nawet z lekką przewagą zawodnika z Żyrardowa. Latającego kolana, ale nadział się tam na kontrujący prawy krzyżowy. Z dobrym frontem zaczął Rykaczewski. No i rozbijać tą gardę, a nie celować przed ramiona. Teraz dobre kolano Szymona. Chwila przerwy. No to odwrotna pozycja zapewne jest tutaj trochę utrudnieniem dla wyszkowskiego zawodnika. Próbuję teraz znów rozbijać gardę zawodnika Akademii Gorilla Żyrardu. Niskie kopnięcie. Jeszcze jedno i jeszcze jedno. Wykonanie Rykaczewskiego. A w narożniku Bartka, oczywiście jego brat Janek Błażej Sarnacki, no i Paweł Deluga, czyli człowiek, który jest odpowiedzialny za... Rozpoczynamy runda druga. Samorajczyk, narożnik niebieski, w narożniku czerwonym Bartłomiej Rykaczewski. Jak na razie dobry front w wykonaniu Samorajczyka. Kolejny początek drugiej rundy. Jest front w wykonaniu Bartka. Jest próba Matrixa i zakończona middle kickiem w wykonaniu zawodnika reprezentującego Akademię Gorilla Żyrardów. Jest lewy taki kontrujący, low za low, a z jednej i z drugiej strony. Na fronta.
bardzo tutaj, że powiem, techniczna walka. Próba oszukania przez jednego i przez drugiego zawodnika. Mamy mało takich akcji na wyniszczenie, mało pójścia, ale na całość. Znowu gdzieś tam zaczarował, próbował tego Supermana, ale wykonanie Bartka. Teraz ruszył do przodu, ale sporo niecelnych akcji w wykonaniu Bartłomieja Rykoczewskiego. No coś tam weszło, ale musi jeszcze trochę bardziej przymierzyć podopieczny Błażeja Sarnowskiego. Zakręcił nawet question marka. Teraz Szymon Samurajczyk, ale tylko rozprób powietrze. Zawodnik z Rdobo, ostatnie 10 sekund drugiej rundy. Dobry lewy sierp. I końcówka jeszcze 3. Ring wolny, runda trzecia. I rozpoczynamy ostatnią, trzecią rundę walki wieczoru Kurpiowskiej Kuźni Mistrzów 26 w Wyszkowie. Bartłomiej Rykaczewski, narożnik czerwony, jego rywalem w narożniku niebieskim Szymon Samorajczyk, weteran już Kurpiowskich Kuźni Mistrzów. Jest haj, ale przez rękę. Obrotówki. Ruszył do przodu Rykaczewski. Żyrdoma. No zakręcił, ale nie do końca wiedział czym. Rykaczewski nadział się też na lewy kolano w wykonaniu Samorajczyka, ale sędzia Żychliński upomina go, że tylko raz może ściągnąć przeciwnika na kolano. No trochę przyspieszają nam zawodnicy w tej trzeciej rundzie. No kolano z dystansu teraz, że to powiem, repetuje to Szymon Samorajczyk, zamknięty teraz na siatce, ale tylko na chwilę, na sekundę dosłownie był w stanie zamknąć na siatce rywala Bartek Rykaczewski. Kolejne upomnienie Samorajczyka, żeby nie ściągał głowy przeciwnika. Dobry front teraz wszedł wykonanie Samorajczyka i jeszcze jeden, jeszcze kolanem poprawia zawodnik Akademii Goryla Żyrardów. Jest w końcu prawy zamachowy. No i będzie odjęcie punktu. Jeszcze rusza Rycharzewski do przodu, zamyka Samorajczyka na siatce, ale ten przytomnie ucieka i sam kontruje kopnięciem pięścią, a także kolanem zawodnik Akademia Goryla. Ostatnie sekundy trzeciej rundy jeszcze. Który z siebie da więcej w tej kontrówce? No i koniec, oznajmia nam gong. Czekamy na wersję sędziów. Nie tylko zakończenie tej walki, ale również całej. Bartłomiej Rykaczewski!
Wojny Zdrowia, starosta powiatu Wyszkowskiego, a także pani Monika Kurzek, dyrektor obiektu CEDZIU, wręczają puchary dla zawodników. Serdecznie Państwu dziękuję, dziękuję wszystkim sponsorom, patronom, wszystkim przyjaciołom, sztabowi sędziowskiemu, organizatorom, a także wszystkim, którzy przyczynili się do...